Zajechałem nad wodę. Jestem nad Bugiem. Proszę bardzo. Cichutko, spokój, nie ma żadnych samochodów, nikt nie trzaska drzwiami. Idzie Mariusz Wanatowicz w kolorystyce. Tomasz Frelik, sklep Luri Lider. No tu ładnie wyrwało. O, poszedł boleń. Pierwszy rzut. First shot. Coś się spławiło, także już jest dobrze. Rzucę sobie w ten warkoczyk tutaj, tak trochę niżej przeciągnę. Chociaż one wolą teraz płytką wodę, te bolenie. Ale tam może jakiś strudzony wędrowiec. Bardzo lotna przynęta, 17 plecionka. Krótki kijek, 2,13. Od 14 do 35. Sandaczowy. Cykatka 21 gram, leci niesamowicie. Bocianek poleciał. Dwa żurawie. Nie wiem, czy je widać. O, mi się pasek odpiął. Muszę zrobić pauzę. Odpiął mi się pasek od szelek. Musimy zrobić pit stop. Dobra, biorę pauzę. I jestem z powrotem. Dobrze, jest taki lekki wiaterek, to te komary wygania trochę. Fajnie, tu ta wysepka jest. Zostało niewiele. Co? Kiedyś można było stamtąd przejść. Taki cypel był. Tam po tamtej stronie, na wprost szczytówki. Ta szrafa kamienista jest. Sondacze zawsze tam brały. Znaczy nie zawsze, no bo to tak jak z sandaczami. Trzy dni biorą, a potem mogą miesiąc nie brać. Ale one tu bywały. Moje pierwsze sandacze tu były łowione. Ileś tam lat temu.
Czapla. O tam. Dobra, gruchnę jeszcze raz tam ten warkoczyk, ale to pewnie nic z tego nie będzie. I pędzę dalej tam w to płytkie. Robimy pauzę i idę sobie w inne miejsce. Jesteśmy. Kornel słaby, wrzos i idziemy z koksem. Robimy to tak. Wstamy sobie od brzegu. Nurt mamy tu w lewą stronę. Będzie fajnie ściągał do brzegu. I takim tempem, nie ekspresowym, ale troszkę szybszym, sobie to coś podciągamy, świrujemy. No teraz z wiosny to wolą płytszą wodę. Takie trochę trawki zalane, troszkę takie, o tam wyspy jak po tamtej stronie. Tam taka przykoska się zrobiła, tam pewnie podchodzą te ryby. Tam i po tamtej stronie. 100%. Ja może zejdę sobie niżej. Zresztą. Po kilka kroków. Rzut w stronę środka. Po skosie od brzegu. I jedziemy. Zobaczcie, ta rafa, o której mówiłem. Tu od strony wysepki i widać tam załamanie. Tak. Tam coś kiedyś musiało być, jakaś główka. O, coś takiego, musi być to rozmyte. No, tam przy brzegu coś się dzieje. Muszę zejść niżej. Miał lepiej dostępny ten brzeg, te trawy tutaj. O. I teraz mogę sobie rzucić bardziej wzdłuż brzegu.
O, zakręcił. Widzieliście to? Jak zakręcił? Muszę stanąć dalej. Zakręcił pod samym brzegiem. Na samą przynętą. To już się pewnie nie oszuka. Wie, o co chodzi. Wie, od czego muchy zdychają. Ta ryba, która się przedtem pokazała pewnie. Coś mu nie pasowało. Pewnie już mu nie przypasuje. Boleń niekoniecznie jest taki, żeby już teraz powtórzył cokolwiek. Wyjście albo branie. Dobra, jeszcze jeden rzut. Zmienimy sobie przynętkę. Mi tu nie przypasowało. Potrzebujemy lipinka. Klasyka tutaj na Bugu. Co wy mi tu teraz powiecie na ten temat? Trochę drobniejszą pracę.
garstek mi swędzi. To jest co znaczy? Ręka to na pieniądze, a garstek na co, na bolenia? Czy na szybsze kręcenie kołowrotkiem? Nie ma takiej potrzeby. O, coś tam chodzi, tam się woda rusza, o, przy samej trawie. No, zaraz gościu, tam będziesz wcelowany. Dobra, same trawy. O, coś gumaka wleciało. No dobra, dawać. Jest cisza, spokój. Nikogo nie ma. Nikt nie trzaskał drzwiami jak zwykle. Ja też nie przyjeżdżam na samą wodę autem. Chociaż mógłbym tu wjechać. Robię pauzę, żeby nie przedłużać filmu i idę sobie tam dalej. Chodzi tam bolo. Widać, tam chodzi bolo. Spróbuję go stąd ściągnąć. Co tu zrobić? Teraz tak, mogę ominąć tu miejsce i spróbować go strącić tamtego. Ale mogę go spróbować strącić stąd. Może po drodze tu jeszcze coś się wydarzy. W tej trawie tu jest bardzo ładnie. Tu jest zejście, żeby podebrać rybę. Pobieraka nie używam. Będziecie mnie oglądać, to będziecie widzieć. Jeżeli będą ryby, to będę was uczył, jak podbiera się ryby. Bo widzę, że stado ludzi ciąga za sobą te podbieraki. A potem i tak nie umią trzymać tej ryby. Doleci tam coś, jeśli tam doleci. Dobra, jedziemy z koksem. Zmiana podcinki, pod traweczki i zmianka wzdłuż. Trzeba kombinować. Nie kręcić tylko jak maszynką od mięsa. Podskakiwać, podbijać. Przyspieszać, zwalniać. Przynęta musi pracować, jak rybka prawdziwa. Podbijamy sobie. Zatrzymujemy się na chwilkę, cyk, cyk. Możemy takimi wysokimi podbiciami. Skręcamy luz i takimi wysokimi podbiciami. I tu
przy trawie sobie kręcimy to. Ale dobrze, bo jest ruch na wodzie. Widać, ta ryba pracuje tutaj, chodzi. Tam jest jeszcze płyce i tam będą fajne miejsca. Jak one chcą tutaj w tym płytkim, to zaraz im tu damy coś. O, pobił, ale także się nawet nie wczepił. Coś im nie pasuje. Coś im tu nie pasuje. Aha. Spławiają się tam w tej wodzie, coś sobie tam zbierają, ale to mogą być klenie w tych trawach. Chociaż widziałem tu i takie akcje, że drobnica wypadała na brzeg, jak boleń w nie wjeżdżał. Dobra, to jest dla zawodowców. Spróbujemy teraz Ghosta od Aspi Woblery. Są normalnie, są przepiękne. 12,5 gram Aspi Verti. Siódemeczka. Normalnie jest mistrzostwo świata. No Aspi, sama nazwa już powinna tutaj mi coś rozjaśnić w tej wodzie. Woblery łowne. Cykatki. Od chłopaków z Nadbuga. Widzę, że ludzie na nie łowią. A tu zaraz spróbuję coś też przyświrować. Lotny jest, tak na 12,5 grama to jest bardzo lotny. O, mocna praca. To trzeba troszkę wolniej. Nie tak na ura. 4,4 przełożenie mam oczywiście. Najniższe w Twin Powerze.
Piękny jest ten krąpik. Zaraz zobaczymy. Nie przypasowała drobna praca, może taka grubsza im tu podpasi. Jedzie już jakiś chujoza, kurwa. Do napierdalać drzwiami nad wodą. A jest. Co za kurwa ludzie. O, już słychać. Teraz jebnie drzwiami ze dwa razy, albo jeszcze podjedzie tutaj mordę drzeć, zapytać się, czy coś bierze. O, dotknął znowu nosem. Boleń. Coś tu jest nie tak. Widziałem, jak ruszył spod przynęty. Dotykają ją zamkniętym pyskiem. Pojechali tam i jebnąć drzwiami. Tak mocno zamiatający nie, delikatnie nie. Co tu im dać? Nie było ciapnięcia drzwiami. Było delikatne zamknięcie, ale drugie już się otworzyły. Dlaczego nie podjeżdżam samochodem pod samą wodę? Nieraz 200-300 metrów dalej ktoś pierdolnie drzwiami, to widzę, jak się na brzeg wysypują te małe. Podskakują ta drobnica, te uklejki, to wszystko. No i co, ta ryba jest głupia? Trzaskają nad samą wodą drzwiami, to na pół kilometra się niesie i złowisz rybę. No i tak, zagadałem się i mamy, kurwa, złowione te bluszcze tu na brzegu. Nie no, nie będę szedł, bo jeszcze tutaj porzucam trochę, bo tu się coś dzieje. Dobra, nie zdało to egzaminu. Janika nie będziemy Tomka testować, bo jego nie trzeba testować, ale mamy... Czego też nie trzeba testować? Tym trzeba łowić. Normalnie te kotwice to nie wykańczają. To jest Kamil Sochański, Bike Hunter. Prostym sterem. O. Zaraz zobaczymy, może to i podejdzie tutaj. Takie lekko niżej prowadzone, albo w ogóle zaraz wezmę takiego z dopałem przy przedniej kotwiczce. Fajnie tonący, tak powoli, dosyć lotny, fajnie, bo nie trzeba go prowadzić tak typowo wierzchem, tylko można go troszkę tak do pół metra, nurt nie wyrzuca go do góry, fajnie ciężkawy.
to już ich nie widać. Dobra, pauzę. Idę niżej. Koszulę sobie poprawię, żeby mi się nie wkręcała w kołowrotek. I się widzimy za chwilkę. Jeszcze chwilka. Jestem dalej w tym samym miejscu. Sprzedam wam fajny patent. Patrzcie. Gumak. Stawiam wędkę do zmiany. Mogę sobie to spokojnie robić. Oj tak, dobra. Idę dalej. Coś się tu kręci. Tu coś chodzi. Pikuję się tu niżej. I zaraz będę kurwa wszystko wiedział. No, tam się spławił bolek. Było słychać. Mamy te niespławające tutaj. Przez taki kawałek były trzy spławy, trzy wyjścia. Próbuję teraz takim sterowym woblerkiem. Cykatki odbijały. Mocniej i lżej pracujące. Dobra. Chciałbym mieć wyjście. Czyli czy to też odbijają? Czy po prostu w pracy coś im nie pasuje, czy nie są głodne? Z ciekawości tłuką, zamkniętym pyskiem. Bo jest coś innego niż zwykle. Spróbuję z prądem. Może stoją tam te ryby. Tylko to musisz ekspresem. No, i ryba nie jest płochliwa. Ona mnie z kilometra już słyszy. Na ramię w drodze. No tu to jest kurde dla nich raj. Tu jest płyciutko z tej strony i są takie trawki zalane. Jest woda fajna.
No. Co przyniesie los? Tam po tamtej stronie się spławiają. Słychać je. No i co dalej? Tam poszło coś wierzchem. Dobra. Robię pauzę i kombinujemy coś dalej. Czapla mi chciała ryby tam zjadać. Teraz zobaczymy, co tu się przedstawia. Chociaż jeszcze nie doszedłem tu do tego dobrego miejsca. Tu też jest taki cypelek fajny. Z takim małym zaułkiem. Na słabiaka lecimy dalej. Tu raczej nie lubią być w tym miejscu. W tym miejscu się nie wybywałem. Na tym odcinku tutaj 50 metrów tą i plus 20. Raczej nigdy nic się nie działo. Zaułek mały.
Dobra, mam nadzieję, że będzie uderzenie tu w pierwszym rzucie. To jest bardzo fajne miejsce. Zawsze było fajne. O, się spławiło coś pod wierzchem już przy moim rzucie. I bieda. Ciężki ten mój żywot. Prawie jak żywot Briana. Pauza, idę dalej. Pojawiła się ryba za przynętą. Wyszedł, kurwa. Znowu coś jest nie tak. Czwarta ryba. Że wysoko, bo tam płyciutko jest.
co się tam podkurwiło. Może jakiś wędkarz z kamerą, który ją przypłoszył tutaj z tego płytkiego. Piłuję dalej. Była mała skucha. Patrzcie, co się wydarzyło. Gumiak pod wodą. Och ty kurde. Kurę fele. Dobra, skarpetkę trzeba umyć. Och, ich się nabrało. No co ja mam za szczęście. Idę z powrotem tam na początek. Tu się nic nie dzieje. Ryba się spławiła. Tam. O tu. No, takie rzeczy widzę. No, już tak wprawne oko, że ja będę widział, jak ryba będzie stała pół metra pod wierzchu na takiej wodzie. Na płytkiej. Widzę wszystkie fale. Jak się woda w którym miejscu układa i ja wiem, gdzie jest ryba. Jak stoi z pół metra pod wodą boleń, to ja będę go widział. Się cały czas przemieszczają. Nawet stojąca ryba w nurcie. Ja ją zobaczę. Teraz to sobie zwiedzają tutaj krzaczki. Te wszystkie trawki zalane tutaj. Nieraz sobie tam wychodzą, ale one mają taki system, że jak jedzą, to płyną tutaj. Aż do takich zwar, do cypelka, do jakiegoś warkoczyku. Uderzają tam i spływają sobie środkiem. Nieraz się pokazują na środku, bo widać, jak się zastają, zatrzymują i przesuwają się do brzegu. I z powrotem. Trochę z prądem bliżej środka na te właśnie schodzące. To jest zbyt płytka, ale najlepsza metoda właśnie na takie schodzące ryby to jest podbicie i wybranie luzu, podbicie i wybranie luzu, podbicie i wybranie luzu. Daje radę. Jest ciężka ta cykada. Zamykam już kabłąk. Wyhamowuję przed lustrem wody. Zamykam kabłąk i jak przynęta trafia do wody, to ja już zaczynam kręcić. Już jestem w trakcie. No. Nie lubię łowić takich boleni, które się nie pokazują. Ale cóż. Jak to mawiał pan Zbyszek, nie zawsze musi być palelu. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Hop, 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 hop. Hop, hop.
Dobra, ładuję dalej. Już jest 50, prawie 6 minut filmu. No, dawaj. Chodzi tu ryba, tu jest ryba. To chyba są klenie w tych trawach. O, tam się spławi, poszedł po tamtej stronie. Grzeje dalej. Znowu miałem dotknięcie na Janika, to jest piąte. Na Tomka. Pozdrawiamy serdecznie Kornela Sławego, Tomka, Janika, Pike Huntera. No i co? No i teraz mam taką opcję. Zobaczymy. Zimna jolka. To jest produkcja Pike Huntera Kamila Sochańskiego. Jak one zatykają zamkniętą buzią, może będą chciały dotknąć też to z powierzchni. No nie będą widziały co to, może będzie silniej chwytał. Są, może to są takie bardziej pistolety 50-taki, ale tu są. Przyjdą z powrotem. Tu jest ich kilka.
jest bezsterowiec. Niesamowicie to pracuje. Bardzo proste w obsłudze, to jest, można podszarpywać, można kręcić normalnie. Bardzo fajnie to pływa. Można tego nie wynurzać z wody, można to chlapać po wierzchu. Super sprawa. Zimna jolka. Spróbujemy tego sterowca z dopałem ołowianym. Mała rybka się przestraszyła. Dobra, rzucę sobie jeszcze do filmowania kilka rzutów i będę kończył balmurzyna. Chyba, że coś się jeszcze wydarzy. Ale jak na razie, siemano, cześć. Do następnego. Coś się jednak tu jeszcze dzieje. Musiałem przykusnąć. Krąży tu jeden delikwent. Pod samymi nogami prawie był.
No i dobra. Po zawodach. Nic się nie dzieje więcej. Dzisiaj bez ryby. Zobaczymy, jak to będzie następnym razem. Będę wrzucał takie filmiki systematycznie. Mam nadzieję, że coś uda się połowić. Chcę wam pokazać, jak to wszystko działa. Na razie jest połowa maja, taki drobny rekonesans. Jak ryby, czy woda się rusza. Czy ustawiają się w letnich miejscach powoli te rybki. Na razie są takie wiosenne, typowo rabki. Są niechętne do brania, odbijają nosem i są blisko traw. Tutaj, gdzie jest piaszczysty brzeg, tam z tyłu, tam się nic nie dzieje. Teraz jest czas na właśnie takie zalane trawy. Dobra. Kończę i spadam do domu. Widzimy się następnym razem. Na oczywiście na boleniach. No bo na czym innym? Trzeba czekać. Na sandacza trzeba jeszcze czekać. Zostawiajcie łapkę w górę, komu się tam podoba. A jak się nie podoba, to też zostawiajcie. Możecie mi trochę w zasięgach. Subskrybujcie kanał. Na razie się rozkręcamy. Wiosenna pogoda. Jak rybki się ruszą. To będziemy pokazywać coś więcej. Coś więcej będę objaśniał. Będziemy kusić ryby na przykładzie brania. Te klenie tam widać chodzą, zbierają coś, ale drobne. Drobne klenie. Dobra, spadam do domku. Siemano, cześć, do następnego razu.